Maciej Żyw, Nowej Woda Podlaskiej. Dzień dobry, witam serdecznie. Witam serdecznie Państwa. Wczoraj Pan brał udział w takim uroczystym otwarciu obwodnicy Wasilkowa. I tak sobie pomyślałem, że mieszkańcy Suwałk, Augustowa, no mogą trochę zazdrościć mieszkańcom Wasilkowa, że mają teraz taką drogę, która omija ich miejscowość. Tak, to było spore święto, ale myślę, że też bardziej okazja porozmawiania z ministrem Grabarczykiem, co dalej z drogami w naszym województwie. To akurat potwierdził informację o utrzymaniu środków na realizację dokumentacji na obwodnicę Suwałk, dalej na ósemkarz do Warszawy i utrzymanie środków na wykup ziemi pod tę inwestycję. To jest to, co nam w tym momencie w harmonogramie jest niezbędne. I potwierdził, że oszczędności z obwodnicy Augustowa będzie się starał zrobić wszystko, aby zostały w naszym województwie. Zatem mimo takich szeregu obaw jest to dobra wiadomość dla nas wszystkich, bo wszyscy chcemy jak najlepszymi drogami jeździć. A po tylu latach jednak zacofania musimy wyjść z tej proceduralnej matni, zrobić dokumenty tak, żeby zezwolenie na realizację inwestycji było prawomocne. Nie do zarzucenia, nie do biegania po sądach, po to, żeby już w końcu budować te drogi. Rozmawiamy, panie wojewodo, o dość ważnych drogach, ale są i te mniej ważne, chociaż z punktu widzenia lokalnej społeczności bardzo ważne, drogi gminne. Pan jest chyba jednym z niewielu wojewodów, którzy osobiście odwiedzają samorządy, w których realizowane są inwestycje dofinansowane z budżetu państwa. Takie inwestycje to także tak zwane schetynówki. No, wielokrotnie pan tutaj gościł z okazji uroczystego otwarcia wielu takich dróg. Jaka przyszłość schetynówek? Wiemy, że w tym roku będą budowane kolejne. Ale co dalej? Czy program będzie kontynuowany? Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych, czyli te tak zwane schetynówki, będzie kontynuowany. Jesienią będziemy otwierać konkursy na 2012 rok. W międzyczasie będziemy otwierać kolejne już wybudowane. To jest ogromna przyjemność odwiedzać społeczności lokalne, którym służą te drogi i odwiedzać te samorządy, które pokazują, jak potrafią szybko i skutecznie takie inwestycje zrealizować. 50% wkładu z budżetu państwa, 50% wkładu z samorządu i mamy tak naprawdę po teraz w tym roku, 3 latach funkcjonowania programu, ponad 530 kilometrów dróg gminnych i powiatowych w województwie podlaskim zmodernizowanych, czy też w kilku przypadkach wręcz wybudowanych. To jest sukces ogromny, ale też pokazujący, jak dużo rzeczy potrafi zrobić samorząd lokalny, jeżeli myśli o społeczności lokalnej, kiedy procedury są po prostu prostsze i możemy szybciej te drogi budować. A jakby pan ocenił tutaj aktywność naszych samorządów z terenu Suwalszczyzny, jeśli chodzi właśnie o schetynówki, bo samorząd musi wykazać aktywność. Wysoko. Tu jest najczęściej rozmowa merytoryczna. Składane wnioski oceniane przez komisję. To też powoduje, że nie ma żadnych dyskusji, czy jakieś środki są przyznawane z klucza politycznego, czy nie. I to warto nawet zwrócić na tą mapę w całym województwie, że ten klucz zupełnie się nie liczy, a liczy się wyłącznie obiektywne, merytoryczne podejście do oceny przez niezależną komisję. I samorządy suwalskie w tym rankingu bardzo dobrze wyglądają.